oficjalnym bookshelfturze na moim kanale. W zeszłym roku wrzucałam krótki fragment w reading vlogu, gdzie pokazywałam swoją biblioteczkę, ale wtedy ona była dużo mniejsza niż teraz, więc tym razem postanowiłam nagrać osobny film dla tych, którzy nie oglądają mnie od dawna, nie obserwują mnie na Instagramie i są tutaj nowi. To przede wszystkim cześć, witam Was wszystkich, mam nadzieję, że zostaniecie na dłużej. Ale chciałabym Wam też wyjaśnić, jak u mnie wygląda sytuacja książkowa, sytuacja z kupowaniem książek. Generalnie ja kiedyś czytałam bardzo dużo. Od małego uwielbiałam książki, miałam naprawdę, czytam nałogowo. Mama we mnie zaszczepiła tę miłość, ale był taki okres, w którym nagle przestałam czytać, nie czytałam 3-4 lata. I sprzedałam wszystkie książki, które miałam, zostawiłam tylko kilka. A do takiego nałogowego czytania wróciłam tak naprawdę może z 2 lata temu. A dopiero od tamtego czasu zaczęłam tworzyć sobie taką swoją prawdziwą kolekcję, która polega na tym, że na swojej półce mam tylko książki, które mi się podobają. Nie zostawiam książek, które były takie średnie, nawet jeśli, nie wiem, są pięknie wydane czy coś. Raczej je sprzedaję, czy komuś oddaję. Korzystam też bardzo dużo z bibliotek i wtedy, jeśli książka mi się spodoba, to kupuję, a jak nie, to nie jest mi smutno, że wydałam kasę, a mi się wcale nie spodobała. Więc wszystko, co tu zobaczycie, jest polecane przeze mnie, kupione przeze mnie, chociaż część też jest od wydawnictw, ale po raz kolejny obiecuję, że to tylko to, co polecam. Za to obok mnie jest taki wózek, który też Wam pokażę, którego właśnie rok temu też nie było i na nim mam wszystkie książki, które chcę przeczytać i je tak tylko prześmignę, no bo nic Wam o nich za bardzo nie opowiem. Ja też przede wszystkim nie lubię bookshelfturów, w których ludzie wyciągają każdą książkę po kolei i pokazują, co to jest. Raczej preferuję takie dynamiczne, że będę Wam pokazywać każdą półkę po kolei, ewentualnie wspominać o kilku wybranych tytułach, bo może mam jakieś ciekawe backstory do nich czy coś. Jeszcze tak na szybciu, że w ramach wstępu chcę powiedzieć, że książki staram się układać kolorystycznie. Serii nie rozdzielam, nie patrzę na wysokości. Staram się po prostu, żeby mniej więcej te kolory do siebie jakoś pasowały. Ostatnio właśnie robiłam reorganizację z siostrą i myślę, że efekt jest naprawdę fajny, dlatego to idealny moment, żeby podzielić się z Wami moją biblioteczką. Więc najpierw chcę zacząć od mojego TBR karta. Tutaj zwyczaj na pierwszym pięterku trzymam książki, które chcę przeczytać albo które aktualnie czytam, a tu mam te do przeczytania. Zaraz pokażę Wam je wszystkie z bliska. Jeśli chodzi o wózek, to jest to wózek z Ikei. Myślę, że większość z Was go kojarzy, bo jest to bardzo popularny model występujący w 3 kolorach. Bodajże białym, czarnym i właśnie tym zielonym. Ja postawiłam na ten kolor, bo pasuje mi najbardziej do pokoju. Aktualnie na pierwszym poziomie jest trochę książek, dlatego że przygotowuję dla Was specjalną serię i tutaj sobie wystawiłam wszystkie książki, które będą mi do niej potrzebne, ale normalnie tak dużo pozycji się tutaj nie znajduje, przez co ten cały wózek aktualnie wygląda jak jeden wielki bałagan, ale no, trudno. Tutaj mam też mojego Kindle, jakąś świeczkę dla ozdoby, misia, którego dostałam od swojego chłopaka, jakąś taką sztuczną roślinkę, lusterko, którego używam do malowania się, po prostu tu obok mam biurko, przy którym się maluję, więc najłatwiej mi po nie sięgnąć. Tu z boku też mam na przykład mój zeszyt YouTube'owy albo mój reading journal. Tak jak wspomniałam już wcześniej, na drugim i trzecim poziomie trzymam książki, które chcę przeczytać. Tutaj jest część od wydawnictw albo te, po które chcę sięgnąć jak najszybciej. Te akurat są gatunkiem ustawiony reportaż, powieści, faktu, a tutaj jest totalny miszmasz, zarówno kolorystyczny, jak i gatunkowy. Część z tych książek już mam od jakiegoś czasu, jakoś nie mogę się zabrać do przeczytania ich i po prostu czekają sobie na swoją kolej. Jeśli chodzi o mój regał, to na samym dole mam półkę przeznaczoną Harrymu Potterowi. Ja wiem, że dookoła J.K. Rowling pojawiło się wiele kontrowersji. Ja sama tej autorki nie popieram, ale ciężko jest mi rozstać się z Harrym i po prostu staram się oddzielić autorkę od dzieła. Wiem, że dla części jest to hipokryzja i no nie będę ukrywać, że trochę się z tymi osobami zgadzam. No ale Harry jest po prostu ważną częścią mojego dzieciństwa
i zawsze będę go minę wspominać i lubię sobie do tej historii wracać. Mam 4 wydania ilustrowane, bo tyle na razie wyszło, oraz Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć, a po środku macie główną serię. Brakuje mi jedynie ostatniego tomu, którego po prostu jeszcze nie kupiłam, a czytać skończyłam na 4, nawet widać zakładkę. I mam też kilka Funko Popów. Zanim przejdę do opowiadania o tej półeczce, na której prawie nie ma nic, to chcę tylko właśnie zauważyć, że ja układam sobie wszystko kolorystycznie i tą półkę jak na razie zostawiłam pustą, specjalnie po to, że jeśli będę tutaj dokładać książki, to żebym mogła je swobodnie przesuwać w dół i mieć to zapasowe miejsce, a nie potem martwić się, gdzie ja te wszystkie książki pomieszczę. I tak na szybciorze to tutaj mam pozycję z biblioteki. Tutaj kroniki rodu Kane, które udało mi się ostatnio dorwać za 35 zł. Wszystkie 4 książki. Jestem już po rewizji pierwszego tomu, była to moja ulubiona seria w gimnazjum i dalej mi się podobało. Niedługo na pewno sięgnę po kolejne i w ogóle patrzcie, w jakim one są w świetnym stanie, naprawdę. Myślę, że ktoś po prostu trzymał je na półce i przeczytał tylko pierwszy, bo pierwszy miał złamany grzbiet, a reszta jest w nienagannym stanie. A tutaj jakieś znaczniki, karteczki i zakładki magnesowe. Magnesowe? Magnetyczne, co ja gadam? Nareszcie chcę się skupić od samej góry. Tutaj mam dużo takich powieści, powiedzmy, niewymiarowych, które albo mnie mieszczą się na półce, albo zajmują jakby zbyt dużo miejsca i po prostu nie wiem, jak je ułożyć. Jednak niedługo pojawi się u mnie w pokoju pewien nowy mebel, który może ułatwi mi przechowywanie tych historii. To jest jakaś bardzo stara książka, którą znalazłam kiedyś w bibliotece i tu jest mnóstwo pięknych fotografii Polski. W ogóle jeśli kamera będzie się bardzo trzęsła, to przepraszam, ale nagrywam z ręki, bo ciężko mi by było takim zwykłym statywem, więc przechodzę już dalej. Tutaj króluje kolor czarny, czerwony, pomarańcz, żółć. Czarny tak przypadkiem, dlatego że po prostu podpasował mi kolorystycznie z tymi kilkoma czerwonymi książkami, które mam, czyli Dracula, tutaj Szóstka Wron. Wiem, że Szóstka Wron i Królestwo Kaciarzy są na odwrót, ale no po prostu kolorystycznie wygląda to ładnie. Mam też Klarę i Słońce, Kazuo Ishiguro, to będzie chyba mój tegoroczny ulubieniec, Bromance. Kocham tą serię, naprawdę jeden z najlepszych romansów, jakie czytałam. Jeśli chodzi o jakieś dodatki, to mam tutaj Kulę Śnieżną z Krakowa, bo chcę zacząć zbierać właśnie Kule Śnieżne z wycieczek, Funko Popa Mariah Carey i dynie, bo idzie jesienny sezon i to jest idealna ozdoba. Następna półka to kolorki brązowe, zielone, takie morskie, turkusowe i początki niebieskiego w postaci granatu. Tutaj brakuje mi Zbrodni i Kary, którą aktualnie pożyczyłam siostrze. Ja mam takie dosyć wysokie wydanie z Grega ilustrowane. Potem Łowczyni, Nikt Ci Nie Uwierzy i inne bardzo fajne książki. A to w ogóle, wszyscy na pewno znają to wydanie, bo jest ono bardzo rozchwytywane, bo przynajmniej było jeszcze jakiś czas temu i na Vinted ludzie sprzedawali w strasznie wysokich cenach, a ja znalazłam je na półce w moim salonie kosmetycznym i tam panie zrobiły taki book crossing, można było się wymieniać książkami. Ja akurat wzięłam sobie Dziwne Losy Jane Eyre, mimo tego, że mam już je w tym wydaniu, ale uwielbiam te historie. Również Nazywam się Chanel Miller, bardzo ważna książka na moim Insta. Macie recenzję, tutaj moje ukochane Lunar Chronicles. Brakuje mi tylko jednej nowelki, ale za jakiś czas zamówiłam sobie na Amazonie. I kolejne granatowe pozycje, a jeśli chodzi o Funko Popy, to na tej półce króluje Kraina Lodu. Jakoś tak magicznie stało się, że wszystkie te figurki dopasowały się tutaj kolorystycznie. Następnie również kontynuacja koloru niebieskiego, który przechodzi w biel. Mam tutaj też kubeczek z zakładkami, figurkę Steve'a ze Stranger Things i małego kaktusika, czy tam sukulenta. Ja się nie do końca znam na tych roślinach, więc jeśli wy wiecie, co to jest, to możecie mi dać znaka, to jest akurat śmieszna historia, ponieważ jak zaczęłam pracować jako kelnerka, to kiedyś przyszedł do nas pan i poprosił o rozmienienie pieniędzy z koleżanką, tam mu dałyśmy tą kaskę i następnego dnia przyniósł nam po roślince. Myślę, że był jakimś właścicielem kwieciarni czy coś, ale było to bardzo urocze. Jeśli chodzi o pozycję, to jest tu no,
duża różnorodność, okrutne książę, Zafon, no sami moi ulubieńcy. Jak mnie już oglądacie czy obserwujecie, to wiecie, co lubię. Tu na samym cienkim końcu mam jeszcze półkę niepełną, kolory beże, róże, fiolety, kubeczek z muminków, które uwielbiam, jakieś takie przytulanki, które też przywiozłam sobie z wyjazdów i figurka z Funko Pops Pretty Woman i taka z jakiejś Milki niespodzianki, którą dostałam od chłopaka, idealnie się wpasowała w te różowe kolory. Tę książkę pokazywałam Wam już w moim pierwszym bookshelfturze, Czarne koty Edgara Hryniewickiego. Co prawda sama historia mi się nie podobała, ale jest to pierwsza książka, którą dostałam do recenzji i zostanie ze mną na zawsze, bo przywołuje mnóstwo miłych wspomnień. Jeśli chodzi o moją biblioteczkę, to już jest wszystko. Pokazałam Wam ją od góry do dołu, TBR card też. Dziwnie mi patrzeć na to, jak ona się rozrosła przez ostatni rok, ponieważ w 2020 miałam zapełnione dosłownie chyba dwie półki z góry. Nie myślałam, że tak dużo książek do mnie przybyło. No jakoś tak się stało, smutna nie jestem. Jest to nie dość, że radocha dla mnie. Uwielbiam budzić się rano, ponieważ tutaj naprzeciwko mam łóżko i patrzeć sobie na te książki, przypominać sobie o moich ulubionych historiach. Jest to też super dekoracja pokoju. I myślę, że ja tych książek nie przestanę zbierać nigdy i nie mogę się doczekać, że już kiedyś się wyprowadzę i będę miała swoją mini biblioteczkę w domu. Jestem ciekawa, jak Wy uporządkowujecie swoje książki, dajcie mi znać, może jakoś Was zainspirowałam i też zrobicie reorganizację biblioteczki. Na dzisiaj to już wszystko, zachęcam do subskrybowania, dawania łapek w górę, obserwowania mnie na Instagramie, oczywiście komentowania, bo uwielbiam z Wami dyskutować w komentarzach i widzimy się w następnym filmie. Pa, pa!